A dziś będziemy opowiadać o wężu. Chyba wystarczy. Kiedy my myślimy o sowie, myślimy sobie, to jest najmądrzejsze ze zwierząt. Dawno, dawno temu takim najmądrzejszym ze zwierząt był właśnie wąż. Inteligencja, mądrość i rozum. Dlatego na przykład on był atrybutem Boga, który był odpowiedzialny za uzdrawianie, a to wymagało naprawdę niezłej wiedzy. I do dzisiaj na aptekach możemy zobaczyć wizerunki węża dlatego. Dopiero Stary Testament zmienił znaczenie węża i powiedział, to jest zło, ale dlatego, że ta inteligencja jest oddzielona od miłości, oddzielona od życia. I w związku z tym, zobaczcie, to zło można zobaczyć w takim obrazie, na przykład jak rozdzielony język. Czyli nie jest to mowa spójna, nie jest to mowa, że tak jest tak, a nie jest nie, tylko jest taka, która dzieli, która sprawia, że ludzie sobie przestają ufać i patrzą na siebie krzywo. Wąż jest też jadowity, czyli może sprawić, że ktoś umrze. I zło właśnie tak działa. I w ten sposób Stary Testament zmienił znaczenie węża z czegoś bardzo mądrego, inteligentnego na coś bardzo złego i niebezpiecznego. Nie igrajmy ze złem. Ja tu daję zły przykład. Nie patrzcie się na mnie. Zasłaniamy wszyscy oczy i już nie patrzymy. Dobra? On jest taki miły w dotyku. Także ja mówię o tym zwierzu, nie o wężu jako złum. Nie? Mięciutki, zimniutki i fajnie smyra językiem moją rękę.